Dziennikarze mają taki głupi sposób zadawania pytań. Czy nie obawia się pani, że... Czy nie obawia się pani, że za bardzo brzydko mówicie? Czy nie obawia się pani, że komuś się coś nie spodoba? Czy nie obawia się pani, że... Ja się obawiam tylko tego, że mnie się coś stanie, komuś się coś stanie. Wszyscy obawiamy się tak naprawdę tych rzeczy skrajnych. Obawiamy się bicia. Obawiamy się tego, że oberwie ktoś z naszych bliskich. Nie obawiamy się tego, że komuś się coś nie spodoba. Nie obawiamy się tego, że ktoś się obrazi. Nie obawiamy się tego. I widzę, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby wytłumaczyć to ludziom, którzy nie rozumieją, że nie ma nic ważniejszego niż wolność. Że wolność jest ważniejsza niż zdrowie. Że wolność jest ważniejsza niż życie. Że nie da się żyć bez wolności. Nie da się żyć, bo wolność jest jak powietrze. I ludzi walczących o wolność zawsze jest więcej. Więcej niż policji, więcej niż systemu, więcej niż funkcjonariuszy i więcej niż wszystkich Kaczyńskich tego świata. Jest nas więcej. Ludzi walczących o wolność zawsze jest więcej. Zawsze jest więcej.